Siemano, witam was w kolejnym vlogu, po małej przerwie. Powrót na YouTube po raz drugi. Jedziemy wypiąć prasę, będziemy zwozić belę dzisiaj. Mamy owinięte na polu, bo była taka trochę takie ciśnienie. Zrobiłem u siebie, pojechałem na usługę. Jak widać, przed nami kukurydza. Opoka, nie opoka, dumka i glade. Ładnie rośnie. W niektórych miejscach aż powyżej pępka jest. Co do prasy, mam już, jak przyjechała, miała 30 100, a już ma 31 092, czyli prawie 1000 bel ma zrobione. I no jeszcze z 300 na pewno zrobi. U nas zostało jeszcze takie łąki torfowe na siano. Z kostak jeden i zalana łąka przez łobry, ale to wszystko wam pokażę. Muszę kupić sobie dmuchawę do liści spalinową, żeby prasę wydmuchiwać. Smyk pyk. Wyczepimy prasę i pojedziemy wydmuchać kabinę z kurzu. Wiadomo, jak się siano prasuje. O kurde, szybę prawie bym wybił. Dobrze, że to plastik. Muszę gasić ciągnik, bo ta sekcja nie ma funkcji pływającej, tak jak te dwie. Te dwie są pływające, a ta nie ma pływającej. I trzeba ciśnienie zbić, bo to jest od wysuwania noży albo od opuszczania podłogi. Zależy, jak sobie przełożę. Kurde, szmatkę można wziąć jakąś. Chociaż i tak to się nie usyfi, jak wyciągnę gorzej przy wkładaniu. Ale zawsze można trochę przylecieć. I hamulcy. Magiczna cegłówka. Na płaskowniku to nie zostało.
na nogi by spadł. A trochę waży. Nie pójdzie. W Aresce prawdopodobnie jest rozwalona pompa paliwowa, bo jak się zagrzeje, to nie chce odpalić. Na zimnym odpala elegancko, a jak się lekko zagrzeje już, to nie odpala. Trzeba mu albo plaka dać, albo samostartu. Ten akurat jest smarujący, z funkcją takiego, no, takiego tłuszczu. Oczywiście nie pryskać tego dużo, tylko psiknąć lekko na filtr powietrza, a nie bezpośrednio w kolektor. Wtedy jest bezpieczniej. Leży tutaj pas do prasy, do leli. Nówka, bo tamten jeden jest poszarpany ze spinką. Długość pasa 11 metrów i 18 cm. Pas 28, coś jedzie. Pas 28 cm szeroki i 8 czy 7 gruby.
na pole. Przymknę szybkę, żeby było słychać. Zostało do skoszenia tutaj ten skos. I tam jest taki dół torfowy i nie wiem, czy jest też zalane, bo tam jest druga łąka. Tam zaraz podjedziemy, to zobaczycie, jak bobry fajnie zalały. Tak jak do tej pory nie było wody, tak w tym roku po kolana. Na tym polu tu jest 6 gdzieś hektarów, około 6 hektarów. I wyszło 74 sztuki. 74 albo 72, nie jestem pewien. Dziury. Cała łąka pływa. Kurde. Tak to wygląda. Bym wszedł, ale bobry mi klapki pociągnął. A jak ja bez klapek będę jeździł? I co? Zbieramy na lawetę, bierzemy 17 sztuk. 17 sztuk, to jakieś 5 kursów wychodzi, tak? No. 17, 17, 34, 68, no i parę zostanie. No ale trzeba zabrać, nie zostawimy. Gdzieś wypiąć lawetę, tak żeby to dobrze było zwozić. Tutaj na dole chyba. Fotel nie piszczał, tak teraz piszczy. Zależy, jak on się tam ustawi. Lecimy z tematem. Bele robione z nożami. Stawiam z przerwami, tak żeby dobrze było chwytak włożyć. Ja mam siłowniki z boku. To trzeba uważać, tam jeszcze kalamitka wystaje z siłownika. Akurat z tej strony, co ustawiam, z prawej. Będę musiał ją wykręcić.
tur lekko skrzywiony jest i nie zawsze tak idzie dobrze ustawić. Trzeba wiedzieć o tym, że później bela się lekko przestawi. Lekko ze skosa najeżdżać. I ogonami sobie podnosić dyszel, bo sprężyna. Sprężyna już nie wiem, czy rozciągnęła się, czy co. By trzeba było wstawić śrubę rzymską, tak jak mam w tej nowej zrobioną. I sobie ustawiać elegancko. Trzeba będzie chyba tak zrobić. Rozładowujemy pierwszą sztukę już. Pierwszy kursik. Boże tą starą lawetą, ponieważ ma koła te tirowskie. Wozieliśmy siano na tej mniejszej. W sumie tutaj wszystkie pola dookoła były wożone tą mniejszą. Wyszedł guz na oponie jednej, ale zrobiliśmy to, łata poszła od wewnątrz. No i trzeba będzie zainwestować te koła w końcu, kupić 265 na 70 R17,5, takie jak tutaj są 245, akurat węższe trochę, do tamtej kupię szersze. I będzie można wozić. Jeździliśmy po siano prawie 20 km w jedną stronę i nic tam się jej nie stało. Tutaj trochę kiszonka tamtą zmęczyła, no bo jednak te pele z siano kiszonki, no cięższe, dużo cięższe są.
deska tu za ma i tak ciężko podjeżdżać, kurde. Tu się kołem zapieram. Z drugiej strony tuz. Jest tych bel trochę do zwożenia. Tutaj mamy 74-72 kieszonki, jakoś tak. Na lipowie 12 siana i tutaj na łące torfowej 18 siana. No to jeszcze 30 bel dochodzi, no 100 bel do zwiezienia. O samemu no to trochę jest. Jest co robić. Ale przez jeden dzień by to śmiało zwiózł, nie ma jakiegoś problemu. Woziło się więcej nawet w ciągu dnia. Chęci do pracy tylko potrzebne. Ciepło. Przymierzałem ostatnio klimę do niej z laguny dwójki. Tak jakby się z tydzień pobawił, to by ją śmiało wstawił. Wolniejszy czas będzie, no to z tą pompą paliwową tam powalczymy trochę. Wszędzie zawiesił do regeneracji. Jest to pompa rotacyjna tutaj. Takie łopatki są. No i się powycierały. No jak ciepły silnik, to nie chce odpalić. Trzeba wspomóc jakimś preparatem typu samostart plug, delikatnie na filtr powietrza, żeby wystrzału dużego nie było. A tak to wszystko gra. A jeszcze przeciek jeden na rozdzielaczu do zrobienia. No ale ten ciągnik na razie cały czas chodzi i no nie ma czasu go nawet postawić zrobić, bo on musi jeździć. Główne konie pociągowe w gospodarstwach tak mają. Się obrobimy z tym pierwszym pokosem, no i na pewno postoi z 2 tygodnie. No nie jest to nowy ciągnik, tak? On chodzi cały czas, to ma prawo coś tam jemu wysiąść. Paliwo jechać, bo widzę, że już się żebrak świeci. Przedwczoraj prasowałem cały dzień. Cały dzień ciągnik chodził. Wlałem jemu 70 litrów pod 80. Prasowałem cały dzień. I jeszcze teraz na tym paliwie zwożę. Także w prasie i tak, no to RS-ka tam dużo nie pali, nie są to jakieś kosmiczne wartości zużycia paliwa. Niby silnik John Deere'a, no ale to też trzeba umieć jeździć, a nie pedał w podłogę i dzida. No a w prasie musi mieć te 1900 obrotów, żeby no te 540 na wałku złapać. Chociaż tam 540 to jest na 2000 obrotów.
milimetr jeszcze daje radę. Jeszcze nic się z nim nie dzieje takiego, choć wykrzywiony jest, połamany. Radzi sobie z tymi belami. I owijania bel na polu, ale taśma MacGyvera to załatwi. Słońce odbija od tych bel.
pewnie i tak się odklei przed zimą. Przyjdzie deszcz, ale zawsze coś tam potrzyma. Jak przypleśnieje, to się odrzuci. Taka dzida, bo światła to komu? Zepsuło mi się gniazdo od hamulców. Nie można wcisnąć tego cylinderka tutaj i nie może zaskoczyć na wtyczkę, na gniazdo. Nie, to wtyczka jest przy ciągniku jest wtyczka, przy przyczepie gniazdo. Nie, gniazdo nie chce skoczyć na wtyczkę. Trzeba będzie kupić nowe chyba. Jeszcze wezmę je na warsztat i rozkręcę, spróbuję to rozruszać, może da się. Na razie chodzimy na kamikadze bez hamulców. Szybko i tak nie jeżdżę, bo trasa nie pozwala na szybkie prędkości, krzywizny takie. Wszystko z głową. Super wyjazd tutaj jest. Chyba ktoś jedzie. Wąski, trzeba uważać. Sztuka za sztuką leci. Tutaj małe zderzenie z kołem było. Wsadzałem tą trzecią. Czyste kurzu. Wszystkich dziur i tak nie da rady zakleić. Zawsze się jakoś pominie. A chodzić dookoła beli każdej, no to 3 dni bym to zwoził. Nawet jeśli się trochę zepsuje, to przebiorą. Krowy nie pozdychają od tego. Nóż już tępy mam. Iść naostrzyć i koniec taśmy. Ale jeszcze może coś uratuje. Nie wiem, czy to się sklei. Nie, będzie działać. Nie tak. Mała dziurka, ale łaty damy fest i obetniemy tutaj. Cyk, cyk, cmyk.
fest. Ustawiłem sobie areskę na 1000 obrotów i praktycznie wcale gazu nie dotykam, tylko sprzęgło, hamulec. Ostatni kurs zwieziony, jest to piąty kurs, 4 sztuki zostały, jakbym ładował po 18, to by mi wyszło równiutko 4 lawety, a że ładowane po 17, no to 4 się zostały. Później na koniec wysiądę, pokażę wam, jak Krzychu stopniowo zwiększał ciśnienie w prasie. Siedemdziesiąt dwie sztuki wyszły z tego pola. Ogółem siano kiszonki jest gdzieś około 230 sztuk plus siano 49 zrobionego. Patrzyłem w kwity, to w tamtym roku z pierwszego pokosu 300 sztuk wyszło, gdzie ten rok był taki suchy, tej trawy nie było. Robione prasą stałokomorową klasa. W tym roku trochę skromniej, no ale no wiadomo, to pasówka jest, ona trochę więcej w tą belę wsadza. No i też odchodzi kukurydza. Dobra, i to tyle by było na dzisiaj. Jeszcze zerkniemy na tabelę z tej strony. Tutaj co widać, te pierwszy rząd z prawej. Były to pierwsze bele robione tą Leili prasą na słabym ciśnieniu. Później stopniowo zwiększałem. Te pierwsze dwa rzędy to jest to same ciśnienie. Trzeci trochę zwiększyłem i ten czwarty już jest zwiększony, także prawie na maksa bije ciśnieniowo. Już są fest bele. Pojawiły się już komentarze na społeczności w YouTubie, że są to bele lekkie. Tak, są to bele lekkie, one gdzieś mają 500, około 500-600 kilo gdzieś tak, ale jest to siano kiszonka, nie jest to kiszonka. Kiszonka to się w pryzmy robi, a nie w bele. Zrozumieją ci, co ręcznie rozdają tą paszę. Nie sztuką jest zrobić kiszonkę i wrzucić ją tam do paszowozu, czy turem rozwalić na paszowym, a weź później to rękoma, widłami. To z obrządku przychodzisz, to ręce po ziemi ciągasz. I co? I to by było na tyle dzisiaj. Oczywiście zachęcam do lajkowania. Dużo łapek wbijecie, to będziemy nagrywać film z prasowania siana. Oczywiście subskrypcję kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Dzwoneczek, jeśli chcesz być na bieżąco. Komentarz pod filmem. Oczywiście zapraszam na fanpage na Facebooku, na Instagrama, linki pod spodem w opisie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, na razie, cześć i do następnego.